Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mitrandir i wedle życzenia jednego z moich widzów, przepraszam, mam kiepską pamięć do nas, ale wymienię cię w opisie. Zaczynamy z Gothiciem 1. Krótko może tak streszczę, Gothic to jest gra stworzona przez zespół Piranha Bytes, nie wiem jak to się czyta. Jest to gra RPG, fabularna i opowiada o losach bezimiennego bohatera, który jest wplątany w różną grę magów i różnych innych potężnych postaci, a sam się na końcu staje bardzo potężny. Tak więc, zaczynamy grę od... No właściwie zobaczycie w filmiku, nie będę wam już mówił. Nie mam żadnych save'ów, nie mam, żeby nie było nic, że kantuję albo coś. No to zaczynamy. Tutaj wczytywanie. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. Toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i... zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Verantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza Kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się... Milcz! Dobra, zrzucajcie go! No! Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już. Tak więc widzieliśmy wstęp i kogo my mamy. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Fajnie, możemy się zabić. Mam list. Mam list do arcymistrza magów ognia. Widzieliście, jak dostaliśmy go. Czyżby?
Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. No. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. No ja mimo wszystko mam nadzieję, że nam się uda. Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Nie wiem, czy nie głos za głośno. Że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obóz. Fajnie go nazwali. Największy, najstarszy to stary obóz. To fajnie zrobić. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do... Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. No i to chyba tylko tyle. Jak do... Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Spoko, nie mogę znaleźć. Gdzie ma... Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dobra, to chyba tylko. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. No, a Bulit... Dzięki za... Spotkamy się w starym obozie. Dzięki. Rozdział pierwszy, witamy w kolonii. I mam wrażenie, że mam za głośno o wiele dźwięk. Widzicie, mam też pogłos włączony. Nie wiem, czy to będzie wszystko dobrze. Dobrze. Czas rozpocząć. Tradycyjnie będę sobie zaznaczał moje save literkami M Mitrandir. Podbieramy tu pochodnia. Co my tu mamy? Ja mam Windowsa 7 i wiem, że Gothic lubi mieć problemy na Windowsie 7. O, na przykład teraz dostanę piorunem z nieba, jak nie będę uważał. Może jednak nie będę tam przed... piwko. Bryłka rudy. Chyba nic nie ma. Dobra. Na czym skończyłem? Tak. Jeśli ktoś z was wie, czy jest coś, co można by zrobić, żeby ograniczyć błędy Gothica, jakiś patch, nie wiem, nie orientuję się zbytnio, jakie są patche do Gothica. To są strażnicy, ale tam chyba z nimi nie ma nic do gadania ciekawego, ale możemy pójść. Rabiny w Gothicu są czasami straszne. Ory. Czym się tutaj zajmujesz? Dbam o to, by nikt niepowołany nie dostał się w pobliże miejsca wymiany, zwłaszcza ci bandyci z nowego obozu. Hej, to ciebie dziś zrzucili tutaj, co? Zgadza się. W takim razie uważaj na ludzi z nowego obozu. Ja jestem ze starego obozu, tak jak wszyscy, których widziałeś na miejscu wymiany. Zakładam, że rozmawiałeś już z Diego. Tak. Tak, rozmawiałem. To dobrze, zatem wiesz już mniej więcej co i jak. Dobra, nie ma z nim chyba nic. O, mogę to... Kiedy tutaj wylądowałem, jeden z waszych uderzył mnie w twarz. Robią tak z wszystkimi nowymi. Mówią na to chrzest wody. Rozumiem. Fajnie. Czy w starym obozie jest wielu takich zawadiaków? Jest kilka czarnych owiec, ale nie zrobią ci krzywdy, jeśli zapłacisz im za ochronę. Próbuję bronić.
potrzebuję. Rozejrzyj się trochę, dobra. Tylko nie wdawaj się w poważne bójki uzbrojony w głupi kilof. To bardzo ciężka i nieporęczna broń. Niedoświadczony wojownik powinien posługiwać się nim tylko w ostateczności. Dobra, nie martw się. Widziałem, jak spuszczano tutaj jakąś kobietę. Cóż, magnaci dostają wszystko, czego zapragną. Chcesz powiedzieć, że król wymienia kobiety na rudę? Naturalnie, one też trafiają tutaj prosto z więzienia. Gdyby Gomez nie ściągnął ich tutaj, dalej gniłyby w jakimś lochu. Sam już nie wiem. Nic z najgorsze, dobra. Postaraj się dotrzeć do starego... Dzięki. Tak, więc jak byłyby jakieś problemy, mam nadzieję, że uda nam się spokojnie skończyć rozgrywkę bez jakichś problemów. O, chrząszczu. Chodź ty chrząszczu, ładnie będzie. Tylko będzie ma problem z kwiciem chrząszczym. O właśnie, to jest nasz ekwipunek. Tak wygląda, to jest list do magów. Żywność. Broń, pancerz. A że nic nie mamy, więc kostki. Kostki miały trochę imprezę. Obij go, będzie. No, wezi. Wezi, nie denerwuj mnie. No, ładnie. Nie wiem, po co się tak męczę tego chrząszcza, ale... Szczegóły. Tutaj jest ta... Jak on to powiedział? No, ta kopalnia jakaś taka. Co my tutaj mamy? Kubeczek. Skrzyneczkę. Ja wam powiem, że ja właściwie chyba... No, co jest? Otwiera się. Jako Tika 1 chyba nie... A monety są zupełnie bezwartościowe na szczegóły. Jako Tika 1 chyba nie przeszedłem ani razu całkowicie. Nie, raz przeszedłem, ale nawet nie pamiętam kim. Jak dawno to było? O, tu jest Ilo. Że nawet nie pamiętam, jak się grało dokładnie. Jakbym coś tutaj pomylił, to... Liczę na waszą pomoc. I już tak, jeszcze to powtórzę na końcu odcinka, ale piszcie mi też w komentarzach pod tym odcinkiem, kim mam... O, może znam jak to. Kim mam zostać? Mamy kilka możliwych dróg do wyboru. Możemy zostać ogólnie magiem, najpierw ognia, potem wody i tak dalej. Możemy zostać strażnikiem nowego, starego obozu. Możemy zostać szkodnikiem i później najemnikiem, czyli nowy obóz. I możemy zostać jeszcze strażnikiem świątynnym, czyli z obozu Bractwa. Jeśli ktoś nie zna tej gry, to się dowie, o czym mówię. Mamy 12 obrażenia, a tylko się... Napiszemy. Dzisiaj mogę zrobić nowego sejwa. No dobra. Szczegóły. To będziemy miecza. Będzie trzyma miecz oboma rękami. Biema rękami, oboma rękami, tak jak powiedziałem. I Bezi. Nie umiem robić kombosów w tej grze. Aj, diabno mnie. Szczegóły. Mięsko. Co my tu mamy? Pałka. Strzały wbijane w drzewo i w kostka. Jeszcze się wróci... Chyba wrócę kawałek do góry. Jak widzieliście, nad nami był most. Może tam się coś ciekawego znajdzie. Nie pamiętam, mówię, ale tak dawno grałem w tą grę. Zastanawiam się właśnie, kim byłoby najlepiej zostać. I nie umiem sobie przypomnieć, czy da się zostać guru z obozu na bagnie. Może by się dało, ale... W każdym razie... mamy kilka dróg do wyboru. O, tam może lepiej. O, skrzyneczka tam jest, widzę. W tej części tak będzie skakuje. Skrzyneczka. Piwo. Monety niepotrzebne. A, jeśli ktoś pamięta, jaką kombinacją się zabierało od razu całe przedmioty, to mi się też przyda, bo nie pamiętam. Wiem, że kontrol i tam strzałka to się zbiera, ale pojedynczo. Był jakiś, nie wiem, kontrol, alt, chyba strzałka, nie pamiętam. Nie chcę mi się zbytnio teraz kombinować. Jeśli moglibyście mi pomóc, to byłbym bardzo wdzięczny. Hop. Ło, chciałem, że będzie spadnie. Będzie trochę łamagą w tej grze. System sterowania jest dość trudny. Chodź tu, Kretoskis. Dobij go! Serio? Ała, no. Chyba mnie dwa razy walnął. O, bryłka rudy. Co my tu mamy? Zadywiały miecz.
Jest chyba gorszy od mojego. Ale nie jestem pewny. Tak, gorszy. Ryżówka. Coś tu jeszcze mamy. Nie. No ale chociaż eksp. Z jednego kredusura, no ale dobrze. Ile my mamy 100 doświadczenia, potrzebujemy 500. Poziom 0. Wiedziałem, że taki jest. Wszystko mamy brak, gdzie zupełnie 0. Szansa porażki na odpieranie zamków to aż 90%. Po prostu będzie beznadziejny na razie. Ale nie szkodzi. Wszystkiego się można nauczyć, prawda? Prawda. Hyc. Wspinamy się tu, zobaczmy co tam jest u góry. Ale fajnie. Będzie mi zawisnąć w powietrzu. A, nie tu? Potem będzie ciężko zejść chyba. Łohoho! Tu będzie wejdziesz? Wejdziesz. Ładnie, ładnie. Ho, fajny teren. To jest chyba ta kopalnia po lewej. Zobaczysz... O, już się trochę czas kończy. Niemożliwe. Zobaczcie, zabiję tego jeszcze wojada. Mowa, czego ty chcesz ode mnie? Dźwij go! No nie uciekaj! Ładnie. Właściwie mógłbym zrobić dłuższy ten odcinek, ale chyba już nie mam przedłużonego. Dobrze, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że on się podobał. Z tej strony Mitrandir żegna was i piszcie mi w komentarzach, kim mam zostać. Na razie, cześć!